Siemaneczko wszystkim, z tej strony Sniki, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arenkowania. Zagramy sobie z Jackiem, pozdrawiam bardzo serdecznie, życzę wam dobrej zabawy, fajnej rozgrywki, wiadomo, standardowo nikogo nie banuję i zaraz sobie kichnę, więc bardzo was... jednak wziąłem. Kichnę. Ojojoj, gramy na Inferno, to mi się stosunkowo średnio podoba, no ale w sumie dawno takiej pary nie grałem. Inferno dość fajnie kontruje w sumie. Znaczy, nie fajnie, fajnie jak nie fajnie, nie? Kogo on tam dostał w ogóle? Dostał Groka. Grok, który teraz chyba był trochę zmieniony. No nie fajnie, nie fajny ziomuś, nie fajny. Lajna jest od panów chłopów. Od chłoperów jest, nie? Też weszła ta zmiana, kurczę, tego. Werbunku, dyplomacja weszła, jest, KGW. Siły czarów to wreszcie ma, to też spoko. Parę rzeczy weszło. Dobra, czy jakieś tam rzeczy może pozmieniały się, nie? Czekajcie. Dobra, co możemy takiego mocnego tutaj do niego zagrać? Coś, co Inferno się przerazi. Na pewno odporność super. Na pewno w sumie zbroja super z odpornością, fajna kieszonka. Odporność na zaklęcia lodu też w sumie spoko. Tutaj mamy czwarty fakt od stawu smoka, wisior zgromadzenia, który może mnie w razie czego skontrować utratę zdolności, czyli po prostu utratę tego, iż to natomiast on mi ukradnie tej many na początku. Pierścień odwołania. Bardzo przyjemny, bardzo, bardzo. Tarcza plus 2. Tego fajny pierścień, fajne oślepienie, odporność i do tego 4 ataku. Not bad. 20% odporności na magię. Szybkość jednostek, 3 szczęścia. I dużo kieszeni, więc szczerze powiedziawszy... Aha. Jezus Maria, bo tu was głośność zabije, zapomniałem. Zapomniałem, że to nie przyciszyłem. Ojej, przepraszam. Ojej, przepraszam. Zastanawiam się w sumie nad tymi dwoma ścieżkami. Nie wiem jeszcze, którą bym poszedł. Szczerze powiedziawszy, te ścieżki się też zmieniły. Te ścieżki się zmieniły tutaj. Jest już tylko doświadczenie 2 ten. To jest parę fajnych rzeczorków. Dobra, szczerze powiedziawszy, to tak. Wywalimy to. Dowodzenia. Teraz spróbujemy dyplomację dostać XD. Zagramy sobie z dyplomacją KGW. Logistykę, no raczej czarów nie będę chciał żadnych, szczerze powiedziawszy. Czy może właśnie karę boską z werbunkiem? Z empatią, no. Ale co mi to tak naprawdę da? Co mi to tak naprawdę da? 10% to boskie w sumie. Większy szybszy rush. Tutaj można spróbować. Chociaż nie, dyplomację dostaliśmy. No to dyplomacja zostanie KGW. Ale mam bardzo dużo chłopów. Zrobi się atak. Szczęście zostaje. Szczęście zostaje. Kontratak zostaje. Dobra. Albo kontratak właśnie nie zostaje, bo nie. Szczęście żołnierza, czy ja chcę na tobie rycerzu szczęście żołnierza? Odporność chcę, bo jakby mi czary rzucał na mnie jakieś mocniejsze, to by się mogło przydać stosunkowo, więc poczekajmy. Spróbujmy je po prostu wylosować. Dobra, no obrona by się przydała, nie? No to obronę sobie mimo wszystko weźmiemy. Cały czas mi nie chce dać tej zdolności, co się nazywa. Unik, nie do końca. Logistyka też jest odporność, super. Jest witka spoko, bo w szczególności po tych. Wytrzymkę nie chcę. Ochronę w sumie też nie chcę. Unik może się w sumie przydać. Do tego weźmiemy sobie ataku trochę. Trochę szału. Dobra, jak to mniej więcej wygląda?
1, 5, 2, 5. Dużo many mi daje, bardzo dużo wiedzy, której tak naprawdę nie potrzebujemy. Ale powiedziawszy szczerze, jest ok. Nawet bym tutaj nic nie zmieniał, bo uważam, że spoko. Możemy próbować zdobyć mu minus 2 laka. Możemy w sumie spróbować. Taktyka, moc prędkości, ani to nie chcę. Kontratek, eksperckie szczęście, klątwa, eksperckie szkolenie. Czekajcie, jesteśmy tu. Jak jestem tobą, to wziąłbym eksperckie szkolenie i o ile pamiętam, jestem w stanie z eksperckiego szkolenia dostać coś takiego. Zróbmy tak. 6, 6, 2, 6. Super, super, super. I raz bym sobie defa zbił w dół. To nie. I dostał karę boską. No i mi to pasuje. Tak mogę iść. Tak mogę iść i próbować walczyć. Bez magii, panowie. Bez magii, więc tak naprawdę ta ścieżka od spoko jest, ale bez magii. No to najwyżej doświadczenie zrobimy. 4 ataku, 6 ataku, ale to jest inicjatywy. Też jakiś moral w sumie kolejny niepotrzebny, szczerze powiedziawszy. Już morali tak będzie w miarę spoko. Będę w miarę spoko. Nie wiem, czy na oślepienie, czy nie chcę mieć. Pierścionek odwołania może się też przydać. Te bramy, żeby mu przegonić w sumie. A, pójdziemy tutaj. Siła czarów raczej niepotrzebna, bo i tak nie mamy grupówek. Gramy bez grupówek, GW. Dobra. Jest to siła czarów, no trochę taka useless. Okej, okay. I pójdziemy sobie dla ciekawości w sumie, nie wiem, którą ścieżkę. Statów nie mamy jakichś mega wyjebistych. Naprawdę mamy przeciętne staty, mielibyśmy naprawdę sporo zakręć. Możemy dostać tutaj chateczkę. Dwa wiedzy siły czarów, stosowe zakręcie, no średnio ta ścieżka wam powiem, tak naprawdę mi się nie widzi. Nie widzi tam ta ścieżka, szczerze powiedziawszy. Żebyśmy poszli środek, dobili sobie, ale co? Szczerze powiedziawszy, to build jako taką mi się tak naprawdę podoba. Nie ruszałbym w nim jakoś przesadnie, więc pójdziemy w lewą ścieżkę. Tam to przetestujemy w innym odcinku, tą zmienioną. Kurwa, i broń jest... Oj, słabą. Moral i szczęście. Kieszonkę, no to w sumie można. No ja tutaj hajs mamy, nie mamy tutaj doświadczenia, nie? Dobra, no to to. Sobie zwiększyć jeszcze szczęście. Fajnie. I co tutaj możemy jeszcze sobie zrobić? Obrona, moral, dwa ataku, dwa siły czarów. Gdybym jeszcze jeden level dostać, nie będę tutaj nic więcej, tak szczerze powiedziawszy, nic ciekawego. Dobra, w sumie, szczerze powiedziawszy, to też autujemy. Dobra, nie jest, wygląda to raczej średnio. Że kasy sobie zaoszczędziliśmy w sumie. 4000 na szkolenie. Będzie okej. Czy my chcemy stać tu? Moglibyśmy wziąć ten łuk i mieć łuka, nie? I po prostu z łuka strzelać. Cały czas na pełnej w sumie. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem, ale czy ja tak chcę? Nie wiem, na pewno chłopów kupujemy. Chłopy muszą być. Nie wiem, czy ja chcę jakoś przesadnie tutaj boostować coś, zmieniać. Okej, okay, tych trzech bym kupił. Raczej chcę mu trochę wjazd zrobić, nie? Nawet tak mocno, nie trochę. Wreszcie szkolenie to powinniśmy mieć taniej to wszystko. Dobra. Okej. Mimo, że wjazd, to i ta wskrzeszenie. 8 pól. Fanatyczek, no jest jaki jest, nie? Mam w sumie unik. Dobra, weźmiemy ciebie.
Weźmiemy tutaj gościa z większą ini tak naprawdę potrzebuje. Ciebie, żeby presję robić. Ciebie, żeby mocniej bić, nie? Dobra, jeszcze ciebie muszę ulepszyć. Raczej ciebie, szczerze powiedziawszy. Nie wiem, czy mi się bardziej chłopa nie opłaca też w sumie tam trochę dać tych 10, nie? Dodatkowych. Ja to przebolejemy, ale przynajmniej muszę go też pod presję, pod tą jednostkę i on się może trochę wystraszyć, nie? Znaczy, że inni mam, a nie mam podbite, bo ja nie wziąłem tej ścieżki z inicjatywą. No i dobra, jest jakby miał szałty, jestem odporny, mam jakieś wygnania, mam artefakty. Może nie będzie tak źle, jest ta łaska, jest szczęście, minus szczęście u niego. Dobra, na razie wyrzućmy to, wyrzućmy to. Level nie powinien wpaść, dobrze mówię. Średnio to wygląda, kija na jeża. Lepsze dowodzenie nic nie warte. Balista zadaje, zwiększona moc, zwiększa atak strzelców o 1. Lepsze to niż to lepsze dowodzenie, szczerze wam powiem. Szczerze wam powiem, lepsze to przynajmniej będzie kurwa ten. Trochę obrażeń zawsze z tej balisty będzie, nie? Trochę obrażeń będzie z tej balisty, dobra. Jeden atak więcej, KGW. Dobra, jest jak jest. Nic nie możemy zmienić. Musimy liczyć na to, że się uda. Ta jest czarująca, okej. Okay. Ten jest z tym kradnięciem, ten zestaw z tobą. Dobra. No nie jest fajne, że jest ta kradziejka. Dobra, no spróbujemy ją jakoś tam dopaść, nie? Gryfem w miarę szybko. Nie wiem, czy się uda nam, no, będzie ją sfokusować trochę. Balista 2000 strzał, okej. Okay. To unik w sumie mam. Sprawdzę, czy się na pewno nagrywa. Nagrywa się. Dobra, fajne pole bitwy, powiem wam szczerze. 16-5. Dobra, jest namiot. Flaga czeska dla Czecha. Okej, okay, dobra, czyli jest balista. Jakaś balista. Dobra, nie mamy odporności na tych strzelaków. Dobra. Was tu. Raczej szybko do przodu. Bramy mi zaraz wlecą, pozostawiają mnie tak naprawdę, ale ja spróbuję jak najszybciej się tam niego znaleźć jakimś tam sposobem. To może ciężko będzie, widzę jest lotny na lotnym. Że moral wpadnie i ją trafię. Może i nie. To mu się nie uda przesunąć raczej. Z tego co widzę, super. Widoki, no dobra. Nie widzę tego dobrze, bo jeszcze ma inicjatywę zwiększoną. Moralnie. Czemu miałby dostać moral? Dobra. Okej. Okay. Brama to nie była, po prostu jest inicjatywę ma dużą. Ojojoj. Dobra, to w ten dostaniesz. Ciesz się muzyką bez reklam. Raczej przegraliśmy to z tego co widzę. Trzeba tą brać tarczę na szał. Trzeba było! Kurwa. Trzeba było brać tamtą tarczę. Dobra. Był i nie ma. Dobra, trudno się mówi, żyje się dalej. Nie ma go steleportować. Jak go steleportować? No ile mnie walnął? Tylko 1600, nie? Dobra. Ta lista z raczej nic nie wartym ścierkiem. Dobra, super. No nie mam za bardzo co zrobić, szczerze powiedziawszy, więc rzucimy łaskę. Rzucimy łaskę tak naprawdę. Okej, kogoś mi tam ukradniesz. Czy uda ci się szczelić? No tego mi ukradniesz, nie? Ciężko to będzie. No Inferno jest dobrą kontrą. Nie mam oczyszczenia, nie? Więc spoko.
Nie da się tak grać na to Inferno. Czy odporność w sumie mogła mi wejść, a mogła i nie wejść? Nie wiem, co z tobą zrobić. Raszują mnie. Znaczy on nie jest jakiś twardy. Nie jest dość twardy. Dobra, czyli ty mi szczelisz? Żeby nie będę mógł uderzyć chyba. Dobra. Okej. Nie no, bez szans to jest tak naprawdę. Nie da się tak przystanią na to grać. Dobra. Tyle było, super. Jesteś tu. Musimy się odsunąć, bo on mi się poprzesuwał. Okej. Dobra, coś tam zbiłem. Super, super. Okej, dobra, odzyskany. Odzyskany, super, dobra. Czar odparty. Okej, to mam, to się znowu ulatniam. Ulatniamy się tobą, wiadomo. Ale dyplomacja zadziałała, nie? Dyplomacja zadziałała. 12 tych, okej, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniążki. Cię dość późno stosunkowo ruszasz. Akurat w sumie Dezo nie dostałeś. Ale to, o nie, ty akurat dostałeś. Trudno. Bije, bije, skurwiel. Bije strasznie dużo. Sławę ten stat. Sławę ten Hirek mi wyszedł. Nie podobał mi się, w sensie. No kurwa, mać! No ja pierdolę, no! Dobra, muszę wygnania użyć, bo nic innego nie mam do ciekawego do zrobienia. Okej, przyciągnijmy kontrę. No bije mnie jak nie wiem, strasznie mi bije, skurwiel. Dobra. Okej. Wysiłek w ogóle do mnie wróci? Nie sprawdziłem sobie. Nie wróci do mnie w sumie. Tego to też sobie nie obczaiłem. Czyszczenia chyba na tobie nie mam. Okej. Tam bym bił, jakby nie to dezo, ale odporność ani razu nie weszła. Czy dobra, raz weszła. Ty masz w ogóle oczyszczenie? Masz. Dobra, okej. Ciągle jest szansa tak naprawdę. Okej, ciebie 7, 17. Trzech tych. Ciebie bym najpierw jeszcze dzielił. Dobra. Morderca bez serca. Okej. Okej. Siłę ładnie przerzucił. I BUM! Dobra, tak średnio. Czepienia, dobra, tych 145 tam jeszcze jest z tyłu. Tylko niedużo zostało, nie? Kurde, jakby ten trzał tam miał tą kurde. Ja tu ustawię, no to mnie przypierdasz z kuli, nie? Dobra. Ja też nie mogę przesadzać. Okej. Pięciu. Ciebie trzeba fokusić. Ciebie trzeba fokusić. Dobra. Zdolność brama. No to bramy sobie pozbędziemy się. No nie mam nawet co powskrzeszać, nie? Łaska, no ciągle trwa, więc spoko. Osłabienie pojedyncze, wygnanie, no to go bym mu zbił, ale. On nie dochodzi, więc ja bym rzucił sobie pojedynczego hejsta na ciebie. Ile ty masz? Nie za dużo to dało.
Dobra, nie mamy żadnych czarów. Wrażeń też nie robimy żadnych, znikomych nawet. Dobra, ale jak tego... To on nie zginie, nie? Demka to jest pan. On jest dobrze ustawiony. Wy chcę. Dobra. Teraz i tak mi dojdzie, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale w sumie dobrze, że mnie tu ataknął. Aha, bo ja nie mam kontry. Dobra. Trochę się powskrzeszał pieronek. Ułomek. Ale w sumie go powinienem zdusić teraz. Ślak. Dobra, super. Ładnie, ładnie. Tylko teraz jestem ustawiony pod szał, jakbym dostał. Dobra, tych 145. Ułomek bije, nie? Zobaczymy, czy mi rzuci, może jakaś odporność wejdzie. Ułomek musi zdążyć ruszyć tam. Ułomek musi zdążyć ruszyć, kurczę. Szał na gryf. Ja bym chciał się jakoś zasłonić przed nim. Dobra, tak zróbmy. Piłek nie dostajesz tam teraz, nie? Dobra. Trudno się mówi, okej. Mamy łaskę jeszcze na sobie na pewno. Okej. Chciałem tak zrobić. Ten ma jest szybszy ode mnie trochę, nie? Moral. Że ucieknę tobą. Okej. Dobra. Przypierdolę nieładnie. Powiem, że nie. Okej. Cześć, jak mi ucieknie po przekątnej stronie się schować. Dobra, git. Ściągnął mi kontrę. Ułomek. Jeszcze spróbuję tutaj coś zrobić. Weź odeprzyj czar. Ułomek. Mnie go zbiło, strasznie mu defa. No i się udało chociaż raz nim przypierdoszyć. Gdzieś daleko. To wyszło, nie możesz rzucić. Nie wiem, jakby jestem wolniejszy od tego głąba. Gadaj, że wywali mu internet. Nie. Teraz kto by wygrał? Ja pierdolę, no kurde, no ja... Ja tę bitwę chcę, żebyście zobaczyli, no. No i wyrzuciło, no i taka fajna bitwa była, no. Dobra, czaty, to ja ją zostawiam. Ja nie wiem, co by Jacek zrobił. Miał potencjał, miał szał, miał to, miał tamto.
Ja miałem w sumie dwie jednostki, które mógłbym zużyć. Może by mi się udało to wygrać. Siłek jakby dopadł i przypierdoczył kogoś, może by wystarczyło. Dziwię się, że to Jacek tak naprawdę tak się doprowadził do stanu prawie, że mi się to udało wyciągnąć. Czy miałem w sumie całego gryfa? Bym do góry poleciał, by trochę męczył i by był szybszy dużo od tego rogatego, mógłby uciekać nawet przed szałem i przed jakimiś tam rzeczami, nawet jakby hipnos rzucić, powinien sobie wampiry zbić mi siłkę, nie wiem czy bym go nie skontrył, nie rozpierdoszył, no ale dobra. Dobra, no trudno, w takim razie dzięki za dzisiejszy odcinek, dajcie znać kto by wygrał, Knight zobacz sobie i oceń i czaty, dajcie znać jakie ruchy powinny być. No i cóż, gra była w sumie fajna, więc cóż, żegnam się z wami, do zobaczenia. Bye bye.